Płyniemy, słuchajcie. Niesamowitości się dzieją. To jest ten dzień. Wow, to jest ten dzień. To co robimy? Płyniemy. Dookoła świata, hej. Ale to się zaczęło takie życie na wodzie i to jest chyba takie najbardziej niesamowite. To jest uczucie, słuchajcie, to jest po prostu mistrzostwo świata. I tak już chyba przeszli sami siebie ostatnio. Fajnie, co? No pewnie. Piona. Czerwca 2023 roku. Pierwszy dzień reszty naszego życia pod żaglami. Od dzisiaj nasz adres to jacht żaglowy Dione. Chyba jeszcze tego nie czujemy. Po intensywnym przeprowadzkowym czasie spędzonym w Gdyni bardziej marzymy o odpoczynku niż o świętowaniu. Ruszamy więc, tak jak zwykle na początku rejsu, na Hel, żeby odetchnąć i przygotować się do dalszej podróży. Właśnie piszę do Mecha, że oficjalnie ruszyliśmy, także Mechu, właśnie wysyłam do ciebie. Ciach, poszło! Właśnie ruszyliśmy. Oj! Długi kwartał za nami, nie? Naprawdę, coś niesamowitego. W Helu, jak to w Helu, jest świetna karkówka u kapitana Morgana i pyszna kawa w kutrze. Są też odwiedziny bliskich i przyjaciół, a także wpisane w żywot każdego żeglarza awarie. Zadyma związana z awarią pompy zędzowej podsilnikowej. Jak wskazuje ta tajemnicza nazwa, znajduje się ona pod silnikiem. I nie ma innej możliwości, jak tylko wytargać silnik, żeby ją wymienić. Pompa przyszła, czeka sobie tutaj na zmiłowanie. Rozpiąłem linię wału, wszystkie instalacje i ruszam zaraz do boju. No to na razie silnik jest wstawiony z powrotem na swoje miejsce. Jeszcze teraz będę wstawiał linię wału i podłączał wszystko. Także pompka działa. Świeżynka, funkielnówka. Jesteśmy w domu. No i pięknie. Git? No chyba git. Widać nas? Słychać nas? Powiedz coś? No pięknie, to powiedz coś sensownego. W takim razie jesteś na wizji. Płyniemy, słuchajcie. Niesamowitości się dzieją. A ja oczywiście zeszłam z kursu przy okazji. Dajcie mi chwilę. Płyniemy sobie. Wyszliśmy z Helu 1,5 godzinki temu? Jakoś tak? I zmierzamy albo do Ustki, albo do Kamienia Pomorskiego, albo do Łeby. Zobaczymy, jak nam pójdzie, jak będzie z wiatrownią. Idziemy 4-4,5, spokojniutko. Tak się nam udało. Po perypetiach silnikowych i pompowych w Helu, cały silnik, wszystko żeśmy wywalali po to, żeby to z powrotem włożyć. Udało nam się ruszyć. No i z całkiem pomyślnym, fajnym wiaterkiem śmigamy sobie w kierunku Ustki, nie? Na zachód generalnie. Tak. Byśmy chcieli, nie? Zobaczymy, takim naszym celem minimum jest Ustka, a zobaczymy, wiaterek ma się wzmagać, może nam się uda przeskoczyć Ustkę i objęte ćwiczeniami wojskowymi tereny. Strefy 6. Tak. 6 wszelakie, 6C, no. 6C. Co tam jeszcze jest z tą no, szóstką? Nasi żołnierze postanowili akurat ćwiczyć w tamtych rejonach w tym tygodniu. No i te strefy musimy ominąć. Dum, 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 dum.
durum, 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 durum. To jest ten dzień. Wow, to jest ten dzień. No słuchajcie, dzisiaj wielka chwila, bo to jest w ogóle wino, które mój małżonek, który wtedy jeszcze nie był, czy był? Nie był chyba jeszcze mój małżonkiem. Jeszcze długo nie był. Długo nie był moim małżonkiem. Kupił mi na wyspie Madeira. Na wyspie Madeira kupił Maderę. I ta Madeira jeździła z nami, gdzie ona jeździła. Do Warszawy jeździła, do Monachium jeździła, do Gdyni jeździła. Wszędzie już z nami była. Dzisiaj jest ten dzień. Bo otrzymaliśmy ją na specjalną okazję i tak naprawdę przez te wszystkie lata nie wiedzieliśmy, jaka ta specjalna okazja ma być. I dzisiaj jest ten dzień, no kiedy wypłynęliśmy z Helu i rozpoczynamy nasze życie na wodzie. Jedziemy dla Neptuna. Dla żony kapitana. I dla Majtka. A zaraz, a gdzie ta łódka ma kapitana, co? Nie ma. Właśnie na tym polega cały pic. Zatem nasz rejs dookoła świata, mam nadzieję, że bynajmniej nie jeden. Raz. Nie jeden raz. Całe życie dookoła. Raz. Jeszcze z Neptunem. Ciach. No to co? To co robimy? Płyniemy. Dookoła świata. Hej. Krótko mówiąc, wyszliśmy dookoła, tak nam się przynajmniej wydaje. Bo mieliśmy właśnie taką myśl, że zrobiliśmy to. Są ludzie, którzy mają na celu opłynięcie świata dookoła. A my oczywiście też byśmy chcieli, ale na celu mieliśmy wyjście. Wyjście dookoła świata. Wyjście dookoła, tak? I właśnie wyszliśmy dookoła. I tak naprawdę, co się nie będzie teraz działo, to zrobiliśmy to. Odpięliśmy się od lądu, zamknęliśmy wszystkie oficjalne lądowe sprawy. Tak. No i wyszliśmy w morze. I to jest, kurczę, coś niesamowitego, naprawdę. W sumie staliśmy w Helu przez parę dni i to wtedy Dionka już była naszym domem takim full time, ale tego się jeszcze tak nie czuło. No. A dzisiaj jak wyszliśmy z Helu już w tą podróż, no... Znaczy oczywiście mamy etapy i mamy jakieś tam cele pośrednie, ale to się zaczęło takie życie na wodzie i to jest chyba takie najbardziej niesamowite. To jest uczucie, słuchajcie, to jest po prostu mistrzostwo świata. A najfajniejsze jest to, że czy my go opłyniemy raz, dwa, dziesięć, czy wcale, czy wcale. No, czy wcale, to chyba nie ma znaczenia. To chyba nie ma znaczenia, bo myśmy i tak już chyba przeszli sami siebie ostatnio. Takie uczucie, że to właśnie jacht jest twoim domem, no jest takie, ja nawet nie wiem, jak to określić. A co jeszcze jest bardziej niesamowite, że zdołaliśmy zmieścić wszystko, co nam jest potrzebne, a pewnie nawet więcej niż nam jest potrzebne, na takiej małej diące. Na tych kilkunastu metrach kwadratowych. Nasi przyjaciele też mają pojemne spiżarnie generalnie, bo trochę rzeczy dostali, także fajnie. Tak, no pozbyliśmy się, no właściwie większości rzeczy się pozbyliśmy. Za co wszystkim serdecznie dziękujemy. Tak jest, dziękujemy, że odbieraliście od nas łyżwy, narty, kwiatki. Cuda na kiju. Cuda jakieś takie różne. Pozbyliśmy się, no ja nie wiem, chyba 95, a może nawet więcej procent naszych rzeczy. Okazało się, że większość z nich w ogóle do niczego nam się pewnie nigdy nie przyda i nie ruszaliśmy ich od lat. Z czego słowem kluczem jest tutaj pewnie. Pewnie. Nie przyda. No. Fajnie, co? No pewnie. Piona. A więc rejs dookoła świata? Niesamowicie byłoby zrealizować ten plan. Lub może inaczej, niesamowicie będzie go zrealizować. Jednak żyjemy teraz, nie wczoraj i nie jutro, ale dziś. I cudowniejsze od tego cudownego planu jest to, że na co dzień możemy żyć tak, jak w duszy gra. Tak, jak podpowiada żeglarskie serce.